Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, został zgłoszony wniosek formalny przez Pana Radnego Pokorę. To się rozpatruje, Panie Przewodniczący. Ja rozumiem, że Pan były Przewodniczący naprawdę, nie wiem, ubolewa nad tym, że dzisiaj już nie jest tym Przewodniczącym. Natomiast ja uznałem, Szanowny Panie Radny, że i Pan Pokora, Radny, wycofał ten wniosek, tak? Bo ja rozumiem, że Pan bardzo lubi mi uwagę zwracać, a jestem bardzo rad, że Pan mi tą uwagę zwraca, może nawet po sesji mi zwracać. Nawet proponuję, żebym korepetycję, przypuszczam, u Pana Radnego wziął trochę, bo Pana ego naprawdę przerosło chyba oczekiwania wszystkich. Panie Przewodniczący, takiego czegoś to jeszcze nie słyszałem. Jest Pan człowiekiem, który ma kierować obradami tej sesji. Ja się bardzo powstrzymuję. Ostatnia sesja to był super w Pana wykonaniu, kiedy Pan prowadził dyskusję z radnymi, ich obrażał, a teraz obraża Pan mnie. Sobie tego nie życzę. To jest Pana subiektywna ocena. Mam pytanie, czy Pan Radny Krzysztof Pokora wycofuje ten wniosek? Bo jeżeli nie, to mówię, ja odniosłem wrażenie, że wycofał Pan ten wniosek. Jeżeli nie, no to będziemy go głosować.